Małżeństwa są robione w niebie, miłość w domu. W liście do Efezjan 5 widzimy, że stworzenie mężczyzny i kobiety na początku, jak również codzienne relacje mężczyzn i ich żon są obrazem Chrystusa i Jego zgromadzenia. Jakże ważne jest więc, aby zobaczyć, co w tym rozdziale powiedziane jest o relacji męża i żony. Jest to konieczne, aby uzyskać perspektywę, aby zobaczyć, co poprzedza ten fragment. Jest to konieczne, aby uzyskać orientację w kontekście, aby zobaczyć, co poprzedza ten fragment. We wcześniejszej części rozdziału znajdują się bardziej ogólne instrukcje dla tych, którzy, cytując zakończenie poprzedniego rozdziału, otrzymali przebaczenie ze względu na Chrystusa. Są oni zatem umiłowanymi dziećmi Bożymi, już nie są ciemnością, ale światłością w Panu i powołani są do bycia naśladowcami Boga, chodzącymi w miłości, jak wielki przykład podany nam w wersecie 2 samego Chrystusa, który wydał siebie za nas jako ofiarę i zadośćuczynienie dla Boga na słodką wonność. To sprowadza apostoła pod przewodnictwem Ducha Świętego do ostrzeżenia przed wszelkiego rodzaju nieczystością moralną, a nawet chciwością i głupią gadaniną, które to rzeczy są niegodne dla wierzących. Od tego przestrzega przed pijaństwem, pragnąc raczej, aby wierzący byli napełnieni Duchem Świętym, co wyrażało się w oddawaniu czci i wzajemnym budowaniu oraz chwaleniu naszego Pana i Boga, Ojca naszego. Część ta kończy się znamiennymi słowami, poddając się jedni drugim bojaźni Bożej. Jeśli wszyscy wierzący razem są gotowi podporządkować się sobie nawzajem, to nie wyda się nierozsądne, jeśli żona zostanie wezwana do podporządkowania się mężowi jak Panu. Jak zawsze, kiedy otrzymujemy instrukcję, nie każe się nam być posłusznym bez wiedzy. Dlaczego? Powodem tego poddania jest to, że mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową swojego zgromadzenia. Byłoby nie do pomyślenia, aby zgromadzenie uzurpowało sobie miejsce naszego Pana, głowy całego zgromadzenia. Zatem nie do pomyślenia jest, aby kobieta chciała uzurpować sobie miejsce, które Bóg dał mężowi. Oczywiście ważne jest, aby mężczyzna zdawał sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności jako głowy rodziny. Ilekroć w historii Izraela kobieta obejmowała przywództwo, wynikało to albo ze słabości narodu, z tego, że żaden mężczyzna nie brał na siebie odpowiedzialności, albo z niegodziwości, jak w przypadku Jezabeli w Izraelu, która miała Achaba pod całkowitą kontrolą, albo Atali w Judzie, córki Jezabeli, która chciała zabić wszystkich książąt judzkich i uczyniła się królową. Szczęśliwie kobieta ta panowała tylko przez 6 lat, ponieważ niemowlęcy książę Joasz został zachowany przez swoją ciotkę i został podniesiony, aby zasiąść na tronie Dawida, aby utrzymać linię, z której miał pochodzić Mesjasz. Kiedy jest tylko dwóch do podejmowania ważnych decyzji, jeden musi oddać decydujący głos, mówiąc po światowemu. Bóg wyraźnie powiedział, że to mąż musi podjąć ostateczną decyzję. Oczywiście on będzie rozmawiać z żoną, omawiać rzeczy z żoną. Oczywiście on będzie omawiać rzeczy z żoną, bo są dziedzicami razem łaski życia, jak to mówi pierwszy list Piotra 3:7. I to jest oczywiste. W liście Pawła do Tymoteusza wyjaśnia on, że najpierw powstał Adam, potem Ewa. A Adam nie został zwiedziony, lecz kobieta, będąc zwiedziona, znalazła się w przestępstwie, jak mówi nam pierwszy list do Tymoteusza, 2:13-14. To zostało powiedziane wcześniej.
to, co zostało powiedziane wcześniej, to, co zostało powiedziane we wstępie na temat różnicy między mężczyznami a kobietami, jest prawdopodobnie odniesione do tego powtórzenia najwcześniejszej historii człowieka. Werset 24 listu do Efezjan 5 rozdziału wyjaśnia, że normą uległości żony jest poddanie zgromadzenia Chrystusowi. Dlatego jak Kościół jest poddany Chrystusowi, tak i żony niech będą we wszystkim poddane swoim mężom. Jak mówi nam list do Efezjan 5 rozdział 25. W liście do Kolosan jest to wyrażone być może nieco inaczej. Żony, poddajcie się własnym mężom, jak przystoi w Panu. Tak mówi nam Kolosan, 3 rozdział, 18 werset. Odwołuje się to do przydatności uległości. Piotr przypomina nam, że w dawnych czasach święte niewiasty, które ufały Bogu, przyozdabiały się, to znaczy cichym i spokojnym duchem. Będąc poddane swoim mężom, jak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem, którego córkami jesteście, dopóki dobrze czynicie. I to mówi nam przecież pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 5-6 wersetu. Każdy list ma swoje przesłanie dla mężów. W Piśmie Świętym zawsze jest doskonała równowaga. Piotr na przykład mówi mężom, mieszkajcie z nimi według wiedzy, oddając cześć żonie jako słabszemu naczyniu, a jako dziedzicom razem łaski życia, aby modlitwy wasze nie zaznały przeszkody. Mieszkajcie z nimi według wiedzy, oddając cześć żonie jako słabszemu naczyniu. Jako współdziedziczkom łaski życia. To jest bardzo ważne, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody, jak mówi 1 Piotra 3,7. Widzimy tu, jak zauważono w słowach napisanych do Tymoteusza, że mąż i żona mają się wspólnie modlić, oprócz osobistej i prywatnej modlitwy każdego z nich. Zauważmy jeszcze raz, że nie ma tu mowy o tym, że kobieta jest gorsza. Mąż ma ją czcić nie tylko przed innymi ludźmi, ale także w domu, przed dziećmi i na osobności. Rycerskość i uprzejmość to staroświeckie słowa, ale chrześcijański mąż będzie je nadal wykazywał. Nie tylko w stosunku do własnej żony, ale także wobec innych kobiet. Czcijcie wszystkich, czytamy nieco wcześniej w tym liście. Wynika z tego, że jeśli wstrzymamy się z oddawaniem honoru sobie nawzajem, będzie to miało wpływ na nasze życie modlitewne, aby modlitwy wasze nie były utrudnione. Na początku życia małżeńskiego nie zawsze łatwo jest dostosować się do nowego związku. Oczywiście na początku istnieje pewna rezerwa, jeśli chodzi o rozmowy. Jeśli jednak istnieje prawdziwa miłość i pragnienie, by być jednym w Panu, mąż i żona wkrótce będą mogli bez skrępowania rozmawiać na wszystkie tematy. Wzajemna miłość ostatecznie pokona wszystkie problemy wynikające z różnic temperamentu, wychowania lub światopoglądu. Gdy uświadomimy sobie, z jaką cierpliwością Pan znosi nas, to z pewnością stać nas na cierpliwe słuchanie siebie nawzajem. Biblia używa wyrażenia w oryginale o mówieniu z ust do ust. Nie ma to być jednostronne wyrażanie opinii usta do ucha. Każdy z partnerów musi być gotowy do słuchania drugiego, pamiętając, że sam Pan jest zawsze niewidzialnym słuchaczem. W Kolosach zdanie skierowane do mężów jest krótkie, ale znaczące. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie zgorzkniali wobec nich. Jakie to smutne, że takie słowa muszą być wypowiedziane. Tak łatwo jest pozwolić, by rozwinął się korzeń goryczy. Zaczyna się być może od krytycznej obserwacji, jak żona robi pewne rzeczy. Zamiast porozmawiać o tym ze sobą, pozwala się, by irytacja przechodziła i przerodziła się w gorycz, tak że
Mąż lub żona mogą nawet zwrócić uwagę innych ludzi na niedociągnięcia ich partnera, co jest żenującym doświadczeniem zarówno dla partnera, jak i dla gości. Gdyby tylko mężowie naprawdę kochali swoje żony, byliby gotowi wybaczać każde małe uchybienie i pomóc swoim żonom je przezwyciężyć. Paweł apostoł nakazał Kolosanom przeoblekać się w miłość, która jest więzią doskonałości, a Piotr mówi nam, że miłość zakryje mnóstwo grzechów, bo tak mówi przecież pierwszy list Piotra 4:8. Umiłowani, miłujmy. W liście do Efezjan 5 mąż jest wezwany do miłowania swojej żony, przede wszystkim dlatego, że ma być żywym obrazem Chrystusa, który umiłował Kościół i oddał się za niego. Jest to tak wielki temat, że apostoł podejmuje go w dalszej części rozdziału, pokazując, jak historia Adama i Ewy była cieniem tej większej tajemnicy, Chrystusa i Jego zgromadzenia. Nasz błogosławiony Pan dał samego siebie, więcej nie mógł dać. Mąż ma kochać własną żonę w ten sam sposób. Także jakże daleko wszyscy upadamy, zarówno w pojmowaniu doskonałej miłości Chrystusa, jak i w wykonywaniu Jego nakazu. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Dla męża ma to szczególne znaczenie. On jest wezwany do okazania tego w swoim uczuciu do żony. Apostoł mówi nam, że kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie, bo nikt nigdy nie nienawidził swego ciała, ale je żywił i pielęgnował tak jak Pan Kościół. Dlatego też podkreśla, tak więc powinni mężczyźni miłować swoje żony jak własne ciała. Jest rzeczą słuszną, że powinniśmy dbać o nasze ciała, ponieważ są one świątyniami Ducha Świętego. Ale mężowie, to jest sposób, w jaki macie kochać swoje żony. Nasz Pan odżywia i dba o swoje zgromadzenie. Tak samo mężczyzna powinien dbać o swoją żonę. Znów pojawiają się przed nami słowa z pierwszych stron Biblii. Z tego powodu opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. List do Efezjan. 5:3. Dokładnie 31. Efezjan 5:31. Apostoł stosuje to jeszcze do wielkiej tajemnicy Chrystusa i Jego zgromadzenia, ale nie może opuścić tego tematu bez przypomnienia swoim czytelnikom. Niemniej jednak niech każdy z was w szczególności tak miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niech widzi, że czci męża. Lub bardziej dokładnie, niemniej jednak niech każdy z was w szczególności tak miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niech pokazuje, że czci męża.